to dlaczego pan rozumuje, że w jakikolwiek sposób on widzi inaczej Ukraińców, niż pan widzi, powiedzmy, mrówki, które niestety musi pan rozdeptać. Pan dla mrówki ma więcej współczucia niż Putin dla kogokolwiek, kto jest jego przeciwnikiem. Ludmiła bardzo na ten rozwód nalegała, bo miała już dość plotek o jego związku z Kabajewą. No ma te swoje miliony, dlatego że ona ma media holding ogromny, bo Putin bardzo dba o te swoje kochanki i o ich matki też. Taki dobry on jest. Putin to powiedział parę lat temu, że tutaj mówią o groźbie wojny atomowej, ale nie martwcie się, my pójdziemy do nieba, a oni pójdą do piekła. Duża jest wspaniała przy pół litra i cudownych pieśniach i romansach rosyjskich. Tam jest prawdziwa rosyjska dusza, ale bez wodki nie rozbierzesz. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla Zarysu, fundacji, która wysyła całymi ciężarówkami pomoc na Ukrainę, a my staramy się pomagać razem z naszymi widzami. Brawo też dla Państwa. Drodzy Państwo, mam lekką tremę. Dzisiaj wielki powrót do historii realnej. Pani Krystyna Kurcza-Predlich, autorka książki Wowa, Wołodia, Władimir. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też mam tremę, bo będzie mnie pan pytał o życie prywatne Putina, a ja się na nim kiepsko znam, ponieważ ja znam się trochę lepiej na sprawach, do których dziennikarz ma wiarygodne dojścia z jakiejkolwiek strony. A tu oprócz żony, o której chętnie państwu opowiem, to właściwie wszystko jest niby wiadome, a w gruncie rzeczy niewiadome. Ale będzie nie tylko o rodzinie, przygotowałem sobie również pytania z innych dziedzin, ale rzeczywiście Władimir Putin będzie naszym bohaterem, czy też antybohaterem dzisiejszego spotkania, ale ja chciałbym jeszcze się pani do czegoś przyznać i coś pani wyznać. Masz ci los. Stęskniłem się za panią. No masz. No pięknie. Wcale tego nie odwzajemnie, ponieważ... Wie pan, ja trochę się tak czuję razem z moją książką, bardzo zażenowana i tak trochę jak jedyny karp w mieście przed Bożym Narodzeniem. Wprawdzie się mnie nie zabije na końcu, ale jest ogromne zainteresowanie tą książką i to się odbija na mojej wielkiej radości oczywiście, ale także na ogromnym zmęczeniu. No tak, byłem ostatnio w Empiku, wchodzę, lista bestsellerów numer jeden, Wowa. I tak już od dłuższego czasu, także bardzo, bardzo, bardzo gratuluję. Zanim zadam pani pierwsze pytanie, to jeszcze tylko tradycja naszego kanału jest taka, że dziękujemy widzom, dziękuję państwu za wspieranie, dziękuję za to, że oglądacie, a patroni, kochani, gdyby nie wy, to dawno byśmy już zarzucili tą robotę, działamy dzięki wam, dajecie nam powera, możecie nas wspierać na Patronite i na YouTubie, wystarczy nacisnąć wesprzyj pod tym filmem, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, historiarealna.pl, nasza księgarnia. Pani Krystyno, to jest tak, że biograf, czy też biografka, ma taką specjalną więź z bohaterem książki i doskonale rozumie po przeczytaniu tylu dokumentów, materiałów swojego bohatera czy też antybohatera. Ja chciałbym zapytać, jak pani myśli, co teraz sobie myśli Władimir Putin? Co ja myślę, że on myśli? On myśli przede wszystkim, czy jego zdrowie wytrzyma napór tych negatywnych jednak emocji, z którymi on się musi teraz mocować. Bo oczywiście on udaje, że wszystko jest w porządku, ale już wie, że jeśli idzie o wojnę z Ukrainą, to nie wszystko jest w porządku i walczy z całym światem, walczy z Ukrainą. Nie musi walczyć specjalnie ze swoimi rodakami, jeśli idzie o ich poparcie, ale o tym inna, ale to inna sprawa. Ale no, coraz są większe, coraz częstsze są doniesienia o bardzo złym stanie jego zdrowia. Od dawna o tym zdrowiu mówiło się z niepokojem. Od dawna, kiedy on zaczął tak chrząkać podczas swoich przemówień, a szczególnie podczas tych spotkań
wideo spotkań z tłumem dziennikarzy i innych. No wiecie Państwo, o co chodzi. Te wideo spotkania wielkie Putina kilka razy w roku. On nie mógł się powstrzymać od chrząkania. I wtedy się pojawiły pierwsze doniesienia, że prawdopodobnie być może ma raka krtani. I wszystko na to wskazuje, że jakiegoś raka on ma. A to raka krtani, a to raka krwi, oczywiście nie wiem jakiego, ale patrząc na spis lekarzy, którzy towarzyszą mu w podróżach, bardzo jest ich wielu, powtarzają się nazwiska dwóch lekarzy, jednego onkologa, a drugiego laryngologa. No więc prawdopodobnie rzeczywiście chodzi o krtań. I ja sobie wyobrażam, że ten człowiek, który chciał uchodzić przez całe życie za wzór macho, za wzór zdrowia, musi już choćby z tego powodu cierpieć, że jednak do rodaków może dojść to, że on jest chory, a więc, że on jest słaby. No tak, mówi się dużo o tym. Amerykański wywiad właśnie wspominał o nowotworze, o tym, że miał przejść terapię łamane przez operację, bo tu są różne wersje. Ale kiedy ja pytałem, to też myślałem o tym, że Putin przecież jak każdy przywódca chce jakoś przejść i chciał jakoś przejść do historii. No i co? Wygląda na to, że to w jaki sposób przejdzie do historii w wyniku tej trwającej już od 3 miesięcy wojny, to chyba nie jest to tak jak sobie wyobrażał. To co ma poczucie klęski, myśli pani teraz, jakieś goryczy, czy też może na przykład popełnionego błędu? I to jest pytanie moje, czy gdyby dać mu szansę, żeby wsiadł w machinę czasu, wrócił do 23 lutego, to by powiedział cała wstecz? Strasznie to pytanie pańskie było długie i zawikłane. Wróćmy do początku. Otóż pan mówi o tym, że Putin chce przejść do historii pozytywnie. Do czyjej historii on chce przejść? Do historii Rosji. A wcale nie jest powiedziane, że wszyscy Rosjanie, którzy dzisiaj go popierają, rzeczywiście są jego zwolennikami, bo najprawdopodobniej nie wszyscy, bardzo wielu działa ze strachu, ale jednak większość, a to jest prawie 80%, to są ludzie, którzy twierdzą, że on ratuje Rosję. Jeżeli w mediach od 20 lat słyszą, że Rosja jest otoczona przez wrogów, jeżeli mają od 20 lat jedną tylko telewizję, jeżeli w tej telewizji od wielu, wielu, wielu lat z każdym rokiem bardziej słyszą o tym, że Stany Zjednoczone, że NATO tylko czyhają na napaść na Rosję, na moje pytania, które zadaję Rosjanom czasem, a po co? Nie mam żadnej odpowiedzi. No jak to po co? Jak to dlaczego? Jesteśmy wielkim państwem. Wielkie to oni mają rzeczywiście surowce, wielką ilość surowców, ale to nie powód do wojny międzynarodowej, do wojny światowej, o jaką oni podejrzewają, czy jaką oni sugerują, że chce do tego dążyć NATO. Więc Rosjanie są, większość Rosjan w tej chwili jest przekonana, że Putin broni ich przed agresją. Większość Rosjan jest przekonana, że Ukraina była tylko narzędziem w rękach Stanów Zjednoczonych i NATO do tego, aby tam stworzyć bazy, z których będzie zaatakowana Rosja. Więc jeżeli oni wierzą, że w absolutnie faszystowskiej Ukrainie pojawiły się siły NATO, tak twierdzi propaganda rosyjska zdecydowanie, nie że chciały się pojawić, tylko że się od miesięcy tam pojawiały i otaczały Rosję, to obecna wojna jest wojną wyzwoleńczą. Ona ich wyzwala z ewentualnej napaści Stanów Zjednoczonych i NATO. I tutaj, co robi Putin bardzo, bardzo sprytnie? On się odwołuje do 1941 roku i mówi, tak jak w 1941 roku zdradzili nas wszyscy na Zachodzie i jak w 1941 roku zdradziecko na nas napadnięto, wszystko to jest nieprawda, ale nie w umysłach i podręcznikach historycznych Rosjan.
tam jest to prawdą, zdradziecko na nich napadnięto, tak teraz myśmy nie mogli czekać na zdradziecką napaść i ją uprzedziliśmy. No i tutaj na bazie świętości, do jakiej podniósł Putin Wielką Wojnę Ojczyźnianą, czyli ich II Wojnę Światową, świętości dlatego, że tylko według nich, tylko Związek Radziecki, tylko Armia Czerwona zbawiła świat przed Hitlerem, wyzwoliła świat od Hitlera, więc w tej chwili do tej świętości on podnosi także swoje decyzje i on agresję, potworną wojnę, którą sam rozpoczął w Ukrainie, obraca jak wszystko do góry dnem i mówi, oni na nas chcieli napaść, a ja was od tej wojny uratowałem. To rzeczywiście muszę przyznać, że kompletnie zszokowało mnie najnowsze badanie tego w końcu niezależnego Centrum Lewady. Uwaga, drodzy Państwo, jak stoicie, to usiądźcie. Rosjanie, stan umysłów, 68% Rosjan uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku, a tylko 22%, że w złym. I teraz największy szok, 83% popiera Putina i tylko 15% nie. I te notowania rosną, niewiele, bo 1%, więc w granicach błędu statystycznego, ale jednak 83%, po prostu to jest coś, co mi się nie mieści w głowie. A teraz sobie wyobraźmy, że do pana czy do mnie dzwoni Centrum Lewady czy jakiś inny ankieter i pyta się o poparcie dla Putina, a ja wiem, że on wie, do kogo dzwoni. On ma mój numer i ja nie jestem przekonana, czy to jest Centrum Niezależne Lewady, czy to jest kto inny. I proszę pana, to co stało się ostatnio z jednym z reżyserów, za odpowiedź, za manifestowanie negatywnego stosunku do wojny, grozi mu odebranie, nie tam zesłanie, nie tam proces. To można jakoś wytrzymać, bo to się kiedyś skończy. Grozi mu odebranie całego majątku i wyrzucenie z mieszkania. Co pan na to? I teraz w takim aspekcie należy patrzeć nie tylko w takim, ale to jest także aspekt, którego nie możemy pomijać. Obudzenie się przy Putinie to już dawno nastąpiło, tego genetycznego chromosomu strachu, który jest wrodzonym chromosomem każdego Rosjanina i ma powód każdy Rosjanin się bać, bo w tej chwili nie tylko, jak już na początku tej wojny w marcu słyszeliśmy, że grożą za wypowiadanie się przeciwko, nazywanie wojny wojną, tej operacji kontrterrorystycznej i denazyfikacyjnej, jak i jeszcze demilitaryzującej Ukrainę, że za nazwanie tego wojną grozi więzienie, ale w tej chwili grozi także momentalne właściwie pozbawienie całego majątku i wyrzucenie z mieszkania. Co pan na to? No, ja na to to, czy że... byli odważni? Tak, to znaczy rozumiem, że to są nie, że tak naprawdę nie jest tak źle, jakby wskazywały te badania. Po prostu ludzie są zastraszeni jak w Sowietach i na wszelki wypadek mówią tak, popieramy, ale w sercu wcale tak nie myślą. Cześć. Ja myślę, że jakieś o 20% możemy zdecydowanie pomniejszyć te badania, te wyniki badań ankietowych, ale nie zupełnie. I teraz znowu wróćmy choćby do Polski, gdzie część społeczeństwa ogląda jedną telewizję, a część drugą. I każdy widz jednej z tych telewizji da się pokroić za prawdę tej telewizji. Wszystko jedno, czy ona jest prawdą, czy kłamstwem. On tego. I tutaj jest różnica między Polską a Rosją. Otóż nawet na, powiedzmy, prowincji, dostęp do szybkiego internetu, do internetu jest sprawą łatwą. Tam nie. I trudno wyobrazić sobie ludzi, których ogromna większość żyje albo na granicy ubóstwa, albo poniżej granicy ubóstwa, albo w bardzo mizernych warunkach materialnych, którzy niczym innym się nie zajmują, tylko szukaniem prawdy. Otóż oni się tym nie zajmują. Taka prawda zostaje im przekazana i jest im wygodnie w taką prawdę uwierzyć. Ta propaganda
prowojenna uderza w ich poczucie tożsamości z wielką Rosją napadaną przez resztę świata. A więc dlaczego reszta świata na nas napada? Dlaczego Stany Zjednoczone chcą nas zniszczyć? Bo jesteśmy tacy wspaniali. I teraz dawaj, Wasia, tłumacz, że nie jesteśmy tacy wspaniali. Jak? Komu wytłumaczymy, że nie jesteście tacy wspaniali? I komu zadamy to pytanie? Dlaczego u Was 20 milionów ludzi żyje poniżej granicy nędzy? Dlaczego u Was cała medycyna, nie tylko na prowincji, ale nawet w Moskwie, jest w wielu, wielu gabinetach na poziomie lat 70. My tego pytania im nie zadamy. Nie zadamy im pytania, a dlaczego wasze drogi są tak dziurawe, że łamiecie sobie resory w waszych nielicznych zresztą samochodach? No rzeczywiście to jest, to stan duszy rosyjskiej jest przedmiotem dociekań filozofów od dawna. Nie, ja muszę powiedzieć, że... Nie mówmy o duszy, błagam. Umysłu. Dusza jest wspaniała przy pół litra i cudownych pieśniach i romansach rosyjskich. Tam jest prawdziwa rosyjska dusza, ale bez wódki nie rozbierzesz. Tak jest. Bez wódki nie zrozumiesz. No dobrze, ja chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o te nastroje społeczne Rosjan i ten gen strachu, który Rosjanie mają, to mi się bardzo podobało, co pani powiedziała. Natomiast interesuje mnie, czy Putin w końcu też jako Rosjanin też posiada ten gen strachu. Mówi się podobno coraz więcej, że ma paranoję na punkcie tego, że dojdzie do jakiegoś puczu, do zamachu. Mówi się, że już jakieś próby były podejmowane. Czy myśli pani, że to są tylko takie w stylu Stalina jakieś takie schizy, używając języka młodzieżowego, czy rzeczywiście grozi mu coś ze strony jego otoczenia? Gdyby pan był tak miły i nie tylko reklamował moją książkę, ale jeszcze ją przeczytał, to by pan widział, ile ja poświęcam tam uwagi stanowi umysłu Putina, nazywając go tu i ówdzie paranoją. Na wszelki wypadek, bo nie jestem przecież psychologiem ani psychiatrą, paranoją polityczną, ale wszystko, to znaczy, jeżeli ktoś posiada ideę fix, to już wskazuje, to znaczy myśl nie opuszczającą go, to już świadczy o jakiejś psychologicznej, nie psychiatrycznej dewiacji. I zdecydowanie taką Putin od dawna bardzo objawia, przejawia, bo przecież na samym początku już widać było, że on się czegoś boi, a miał powody bać się, bo przecież zamordował z jego rozkazu zamordowano 150 tysięcy Czeczenów, zabito w wojnie identycznej jak wojna teraz w Ukrainie, więc on się być może bał zemsty czeczeńskiej i słusznie, ale już jego ochrona w stosunku do ochrony jego poprzednika Jelcyna wzrosła pięciokrotnie. To pięciokrotnie, jeśli idzie o jego bezpośrednią straż, że tak powiem, przyboczną. A potem rosły szeregi tych, którzy go bronią, wzrosły do Gwardii Narodowej, a przedostanie się do Putina było od dawna po prostu niemożliwe. Dla osoby, dla kogokolwiek z zewnątrz, nieznanego, czy choćby dla dziennikarza, który chciałby z nim przeprowadzić rozmowę w cztery oczy, ale to jest także z innych przyczyn. On się bał nie tylko fizycznie, ale on się bał psychicznie, bo nie odpowiedziałby na żadne z pytań, które zadałby jemu niezależny dziennikarz. Zawsze jest otoczony ogromną ilością kucharzy i lekarzy. Każda jego podróż zagraniczna od samego początku różniła się tym od podróży na przykład Jelcyna, że leciał samolot, w którym było jedzenie specjalne dla Putina i jego osobiści kucharze. On nawet za granicą, jak słyszałam, są na to dowody. On nawet za granicą nie korzystał z jedzenia podawanego mu gdzie indziej i przez kogo innego niż przez jego kucharzy. A w tej chwili podobno ilość tych kucharzy wzrosła ogromnie.
Ja chciałbym teraz w tym miejscu zaprotestować. Wcześniej nie mogłem, bo nie chciałem wchodzić pani w słowo. Książkę przeczytałem, podobała mi się bardzo i polecam wszystkim widzom historii realnej. Natomiast chciałem zapytać, czy rzeczywiście to jest tak jak w takich satrapiach tam z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, że jak kalif wsiada, to podchodzi niewolnik i najpierw próbuje każdej potrawy, jak szlak go trafi, to... Dokładnie. Ale autentycznie, tak? No właśnie tak się dzieje. Tak się dzieje od dawna. On ma swojego kucharza, on miał swojego kucharza na Kremlu i ten kucharz tylko go obsługiwał. Oczywiście on nie mieszka na Kremlu, tylko mieszka pod Moskwą w willi prezydenckiej. I tam rezydował zawsze ten sam kucharz, z tym, że wedle doniesień w tej chwili tych kucharzy jest o wiele więcej. Jego strach jest podwójny, on się potwornie boi zarazków i to na to zwróciłam uwagę już dawno, to znaczy mnie zwrócono uwagę na to, że wszędzie, gdzie on się pojawia, czy w gabinecie kremlowskim, czy gdzie indziej, stoją takie urządzenia, które zabijają bakterie, oczyszczają powietrze i tak dalej, więc one są wszędzie. A to przy jakich stołach on siadał ostatnio ze strachu, czy przed COVID-em, czy przed innym zarażeniem się, tego nie wiadomo. W każdym razie jego strach przed chorobami coraz to narasta i narasta. I prawdą jest w tej chwili, że ponieważ on często jest w leczeniu i często jest nieobecny, że wiele spotkań zostało nagranych wcześniej po to, żeby nazywają je konserwami i te konserwy się wrzuca do telewizora, że je ma paru sobowtórów, niewielu, dwóch sobowtórów ma. Natomiast ja chciałbym zapytać o następującą sprawę. Nie wiem, czy pani widziała, był taki moment, że tam Putin spotkał się na jakiejś takiej masówce z robotnikami, a potem dwa miesiące później odwiedził szpital i ktoś zauważył, że ci robotnicy i ci lekarze w tym szpitalu, a przynajmniej jeden, to jest dokładnie ten sam facet. Adno i Torze, tak jest. Są takie inscenizacje, tak? Takie, to jest bardzo typowe dla Putina, ale zwróćmy uwagę jeszcze na to, że ci, którzy organizują takie inscenizacje, mają za idiotów większość Rosjan. Owszem, wielu Rosjan na to nie mogło nie zwrócić uwagi, chociaż ja wątpię, przecież każdy Rosjanin był kiedyś w szpitalu, wie jak wygląda ten szpital. Te równo ułożone koce, tak świeżo wojskowe koce zresztą, ci faceci, którzy stoją na baczność, no to na pewno zwróciło uwagę zdecydowanej większości Rosjan. Więc to świadczy o tym, jak bardzo ci jego PR-owcy są też oderwani, że tak powiem, od narodu. Pani Krystyno, czyli widzimy, że Putin ma paranoję, że ktoś go może sprzątnąć, ale pytanie, czy ona ma jakieś solidne podstawy? Czy myśli pani, że z powodu sankcji, porażek, strat, izolacji międzynarodowej Rosji znajdą się tam jacyś ludzie w jego otoczeniu, nie wiem, czy z FSB, czy skądś, którzy stwierdzą, dobra, kończymy tego pana i dokonujemy puczu, czy czegoś tego typu. To jest uzasadnione są te jego lęki? Teraz tak. Wydaje mi się, że teraz tak, bo trudno uwierzyć w wszystko, co zostaje nam w tej sprawie przekazane, ponieważ jeżeli istnieją przecieki na tak ważny i tak delikatny temat, to ktoś nad tymi przeciekami czuwa, żeby one dotarły do ludzi. Więc i do niego chyba też drogą odwrotną, więc słychać, że najbardziej, że groźba może być skierowana w stosunku do niego ze strony wojskowych. I tutaj tak, tych, którzy chcą być większymi jastrzębiami w sprawie Ukrainy, czyli działać jeszcze ostrzej i okrutniej niż robią to na polecenie Putina, a inni twierdzą, że gołębie, bo to są jastrzębie, że gołębie wśród generałów chcą w ogóle zakończyć wojnę w Ukrainie. I jednym i drugim Putin ze swoim podobno centrystycznym spojrzeniem na to, co się, co, nie spojrzeniem, tylko decyzjami w stosunku do Ukrainy przeszkadza. Ale także słychać o tym, że generałowie FSB niektórzy czyhają właściwie już na jego miejsce. Ale jeśli idzie o
pierwszych generałów, to ku mojemu właściwie nie zdziwieniu, ale jest tutaj wymieniane często nazwisko szefa sztabu generała Gerasimowa. Dlatego wymieniam go, iż ten człowiek w 2013 roku, jeśli się nie mylę, ten generał wymyślił, to on wymyślił wojnę hybrydową. To on był, ojcem takiej teorii, która została wprowadzona w życie, że ponieważ my militarnie Zachodu nijak nie pokonamy, to pokonamy go ich własnymi siłami. I te wszystkie działania, które skłócają poszczególne narody, te działania, które doprowadzają nie tylko do tego, że ludzie występują przeciwko władzy, a władza tępi opozycję, to wszystko jest efekt tej doktryny Gerasimowa. Dam przykład, który nas nie dotyczy, aczkolwiek wiele takich przykładów można by przytoczyć i w Polsce, ale tego robić nie chcę. To była rewolucja żółtych kamizelek we Francji. Tam bardzo szybko stwierdzono, że wśród tych żółtych kamizelek wiele kamizelek mówi po rosyjsku. Skąd się wzięli? Wzięli się tak. Więc i to jest model właśnie rozrabiania poszczególnych państw od środka. W sprawie Brexitu zostało udowodnione, że 2 miliarderów, to znaczy ja wiem o 2, ale inni pisali o większej ich liczbie, działało zdecydowanie w związku z ambasadą rosyjską w Londynie. Jeden z nich, Aaron Banks, zainwestował ogromne pieniądze w medium, którą on kierował, w propagandę Brexitu. Ale wielu lordów i wiele osób bliskich władzy, przekupionych pieniędzmi, ogromnymi pieniędzmi płynącymi z Rosji, bardzo się przyłożyło do Brexitu. Ale to wszystko są sprawy udowodnione, tak samo jak udowodniony jest wpływ na w wyborach Trumpa. Tam nie tylko chodziło o to, żeby popierać tych, którzy Trumpa wybiorą, ale żeby popierać jego przeciwników. Chodziło o jak największe, najgorętsze emocje z jednej i z drugiej strony, które doprowadzają systematycznie do rozłamów w każdym w wrogich według Putina w społeczeństwach Rosji, we wrogich Rosji społeczeństwach. To bardzo ciekawe. Zresztą nie wchodźmy rzeczywiście w sprawy Polski, ale jestem też głęboko przekonany, że jeżeli ktoś korzysta w długim terminie na tej dzikiej awanturze, która demoluje Polskę między Tutsi a Hutu, to właśnie Rosja. Natomiast chciałem zapytać, zanim przejdziemy do tych kochanek, żon, dzieci nieślubnych Putina, o jedną kluczową sprawę. Czy Putin przeżywa wzmożenie religijne? Bo strasznie dużo ostatnio w mediach rosyjskich Cyryl mówi, ta wojna ma metafizyczny wymiar. Jesteśmy jak Mesjasz, który walczy z strasznym, zgniłym, antychrześcijańskim Zachodem. Sołowiow, ten czołowy propagandysta. Dobra, już róbmy to, mówi, wojnę atomową, my pójdziemy do nieba, a oni po prostu znikną. To on powtarza to, co powiedział Putin. Putin to powiedział parę lat temu, że tutaj mówią o groźbie wojny atomowej, ale nie martwcie się, my pójdziemy do nieba, a oni pójdą do piekła. Więc to są słowa Putina, które tylko powtarza ten człowiek udający wierzącego, ale... On nie wierzy, Putin nie wierzy w Boga. Nie, ja mówię o Kirylę, o samym Kirylę, który jego poprzednik błogosławił wojnę w Czeczenii. Teraz ten błogosławi wojnę, każdą będą błogosławić wojnę. Ale Putin od kiedy znalazł się w pobliżu Kremla, zdał sobie sprawę z tego, że musi przyjąć postawę, którą sobie usposobi przychylnie część wierzącego społeczeństwa. Kim było w 2000 roku, kiedy on startował do władzy, społeczeństwo Rosji? Zdajmy sobie sprawę z narodu, który w totalnej całości, z bardzo niewielkimi wyjątkami,
przez 75 lat był wychowywany w duchu absolutnie ateistycznym i że bardzo niewiele osób chodziło do cerkwi, bo cerkwi było niewiele, a w cerkwiach były składy amunicji, czy też inne, no, czy w kościołach. Byłam nawet przy tym, jak Kościół Polski w Moskwie zamieniano z warsztatu metalurgicznego z powrotem na kościół. Więc przez wiele, wiele lat to społeczeństwo było z poprzedniej wiary swojej prawosławnej przerabiane na wiarę komunistyczną, tym niemniej na wiarę. To była wiara też w jednostki, to była wiara, to był kult Stalina, to była wiara, komunizm był podawany jako główna ideologia, która ludziom przyniesie szczęście, przyniesie prawie że zbawienie, i to nie była zwykła ideologia, to nie był zwykły proces, idziemy politycznie tak i tak w tym kierunku, to była ideologia świętości komunistycznej. Nagle ludzie zostali pozbawieni i teraz poczuli się, jakby im wydarto chodnik spod nóg. To znaczy tę wiarę nam odbierają, a co w zamian? I w zamian zaczęto gwałtownie powracać do wiary prawosławnej. Z tym, że ta wiara, która nie jest przekazywana, nie była przekazywana z pokolenia na pokolenie, z dziadka i babci na rodziców, z rodziców na dzieci, kiedy było to jako coś, kiedy wiara jest czymś pozytywnym, jakimś połączeniem mistycznym z niewiadomym, ta wiara zamieniła się w inną ideologię po prostu. I Putin zrozumiał, że on musi reprezentować nową ideologię. Zaczął wymyślać tam cuda niewidy, że był chrzczony, nigdy nie był chrzczony, nieważne. Zaczął się pojawiać, na wszelkich mszach, trzymając, doskonale wiedząc, jak się ma przeżegnać i tak dalej, i tak dalej. I zaczął być uosobieniem prawosławnego narodu rosyjskiego, ale nasza wiara prawosławna jest dużo lepsza od każdej innej wiary reprezentowanej przez Zachód. Na Zachodzie wszelka religia jest w tej chwili odsuwana i nazywają Europę, Rosjanie potocznie, gej Europą. To znaczy, że jedyne co Europę interesuje, to są sprawy seksu, i to niezwyczajnego, tylko innego, a poza tym Zachód gnije razem z całą jego religią i my właśnie jako Rosjanie mamy do zaoferowania wam na zgniłym Zachodzie coś najlepszego, czyli czystą naszą wiarę prawosławną, czyli tę właśnie wiarę, która prawidłowo sławi Boga. A bliski bardzo kiedyś, przez wiele, wiele lat, przyjaciel Putina, Siergiej Pugaczow, który musiał przed Putinem uciekać na Zachód i w tej chwili, to znaczy w tej chwili, od wielu lat chętnie udziela wywiadów na Zachodzie, na pytanie, czy Putin jest człowiekiem wierzącym, zdecydowanie odpowiada absolutnie nie. Osobą wierzącą była jego żona, Ludmiła Aleksandrowna, na pewno tak, ale Putin nigdy nie postępował zgodnie z zasadami chrześcijaństwa. Zawsze dla niego pierwsze w ogóle nie zabijaj, nie istniało. Więc dajmy sobie spokój z mówieniem o Putinie jako człowieku wierzącym, mimo tego, że towarzyszy mu zawsze Tichonow, to jest jego przyboczny duchowny, z lekka nawiedzony, ale mniejsza o nim, ponieważ wiele złego o nim czytałam, nie chcę tego powtarzać, bo to są plotki. Ale o tym, że Putin nie jest człowiekiem prawdziwie wierzącym, mogę twierdzić z tego, co pisze o nim żona, jak wspomina go żona, z tego, co mówił jego najbliższy przyjaciel. I z jego postępowania w końcu. Jasne. No i to jest najważniejsze. Proponuję teraz, naturalny sposób zresztą to wyszło, przejść do rodziny Putina. Mam tutaj zaznaczone szereg jej członków, jestem przygotowany. Natomiast mówiło się o tym, że Putin bardzo długo chronił swoją rodzinę. I teraz wygląda na to, że
się już to nie udaje. Zacznijmy od byłej żony, pani Ludmiły, o której pani wspomniała. Została ona objęta sankcjami międzynarodowymi. To jest wiadomość przed kilku dni. I to jest była żona. Ona ma drugiego męża już. Dlaczego społeczność międzynarodowa się jej czepia? Co to za represje? Co ona ma wspólnego? Przecież to można powiedzieć, gdyby ktoś chciał jej bronić, że to jest zamknięta sprawa. Ja to bym jej broniła, dlatego że jej należy się odszkodowanie za te 40 lat chyba, które spędziła z Putinem, od którego chciała wielokrotnie uciec, ale to był żart. Otóż ona nabyła willę w Biarritz razem ze swoim nowym mężem, młodszym od niej o 15 lat, i który zupełnie właściwie był bardzo skromnym przedsiębiorcą, i oni bardzo prędko nabyli willę w Biarritz. I ta willa jest no w jakimś ekstra stylu, już nie pamiętam w tej chwili. Widziałam jej zdjęcie, bardzo piękna i bardzo zapewne droga, no wiele milionów kosztująca. Stwierdzono, nie bez racji, że pieniądze na tę willę Ludmiła Aleksandrowna mogła mieć tylko na skutek poprzedniego związku z Putinem, bo cokolwiek złego o nim powiedzieć, to kobiety swojego życia wyposaża znakomicie. No więc wyposażyły ją też znakomicie przez wiele lat i no i poza innymi nieruchomościami ma także ona tę willę i tę willę właśnie im zabrano. I to byłoby tyle, no, w ramach sankcji. Akurat ona wydaje mi się tutaj najmniej winna, o czym już powiedziałam. A jeśli... Tylko proszę powiedzieć, co pani myśli, że ona tyle wycierpiała przez te 40 lat? Takim złym mężem był Putin? Okropnym. Okropnym. Z początku ona zalicza w tych... O, bo zaczęłam mówić o pamiętnikach spisanych przez Błockiego, który 2 tomy wydał. Wszystkie te tomy zostały wycofane z księgarni i dostać dzisiaj książkę pod tytułem Historia życia Putina czy Droga Putina do władzy, to są 2 książki, absolutnie nie można. Ja na szczęście kupiłam je w porę, jeszcze, jak tylko wyszły. I ona w jednej z tych książek bardzo szczerze mówi o swoich latach z Putinem i wyobraźmy sobie, on taki bezduszny, ponieważ Putin jest zdecydowanie socjopatą, czyli człowiekiem o wielu, wielu walorach towarzyskich, kiedy chce, ale jest to człowiek no, na skutek różnych uwarunkowań życiowych pozbawiony współczucia. Po prostu on patologicznie nie jest zdolny do współczucia. Jest taka scena, jeszcze nie są małżeństwem, jadą na południe, nad Morze Czarne i on ma ze sobą kuszę do podwodnego łowienia ryb. Chcą się dostać na jakiś tam mały półwysep i trzeba do tego półwyspu albo przejść stromym nabrzeżem bardzo, albo też przepłynąć. I w drodze powrotnej Ludmiła decyduje się na to, że ona jednak ten kawałek przepłynie, mimo że prawie, że pływać nie umie. A Wołodia mówi, to ja pójdę przez te tam skały, ale oddaję jej te kusze. Czyli dziewczynie młodej, 20-paroletniej, która prawie, że nie umie pływać, nagle daje do wody tę kuszę i ona ją zabiera. I z wspomnień wynika, że omal się nie utopiłam. Myślałam, że już nie dopłynę z tą kuszą, bo ta kusza bardzo dużo ważyła. A ona przecież prawie, że nie pływała, nie umiała pływać. Cudem dopłynęłam do brzegu. No jednak wyszła za niego za mąż potem. I o takich scenach bardzo dużo ona opowiada na przykład o tym, że on zawsze się spóźniał. Nie tylko na spotkanie z królową angielską, ale najpierw ze swoją przyszłą żoną. Zawsze się spóźniał. Człowiek totalnie zakompleksiony, bo tylko tacy usiłują pokazać przez tego rodzaju zachowanie, dowieść swojej wartości. Nigdy jej nie pochwalił. Ona się bardzo starała o to, żeby na przykład dobrze gotować, żeby mu smakowało. Nigdy jej nie pochwalił, a wręcz przeciwnie. W dreźnie, zobaczmy jak on się zachowuje. Ona
mieszkają w Dreźnie, wiadomo, został wysłany jako szef KGB, teoretyczny szpion, żadnym wielkim szpiegiem tam nie, bo to jest inna sprawa. Mieszkają na 5. piętrze, ona jest w ciąży z drugą córeczką, a jej pierwsze dziecko, czyli Masza, urodzona w 85 roku, ma roczek i ona w ciąży, mając roczne dziecko na ręce, w drugiej ręce ogromną siatę z zakupami, idzie na to 5. piętro w domu bez windy. Kiedy sąsiad to zobaczył, powiedział: to niemożliwe, Wołodia, jak ty możesz na to pozwolić? Wołodia spokojnie na to pozwalał, ponieważ nie miał w sobie, na skutek przeżyć dzieciństwa, wyrobionego pozytywnego stosunku do kobiet, po pierwsze, a po drugie stosunek rosyjskich mężczyzn do kobiet właśnie jest, no nie może aż tak, aż taki, ale, no, ale trudno mówić, żeby byli to mężczyźni, którzy potrafią czy chcą zajmować się domem i pomagać kobietom. Więc on nigdy nie chciał jej pomóc, a poza tym nie liczył się z jej słowem, nie liczył się z nią w żadnych ważnych momentach życiowych. Ona bardzo nie chciała, aby on został szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa w 1998 roku, dlatego że wiedziała, że skończy się jej wolne życie, swobodne życie. No, człowiek związany z Łubianką, czyli ze służbami specjalnymi Rosji, ich szef oczywiście nie może się spotykać, jego żona nie może się spotykać z kim chce, nie może wyjeżdżać za granicę, gdzie chce, a ona jednak o wiele bardziej ceniła życie codzienne, stosunki towarzyskie, ona wolała z córkami wyjechać na narty, niż uczestniczyć w jakichś wielkich świętach narodowych. Nie zaistniała jako pierwsza dama, bo nie chciała. I on no, z roku na rok coraz bardziej, ten dystans między nimi ogromnie rósł i no, wreszcie doprowadził to do rozwodu. No, weźmy pod uwagę, że jest to pierwszy gospodarz Kremla, który oficjalnie się rozwodzi. Więc bardzo, bardzo no dobrze, dużo przy nim Ludmiła wylała łez, to jest pewne. No tak, ale kiedy powiedziała pani, że był okropnym mężem, a potem zaczęła pani wymieniać, że tam nie pomagał jej wnosić zakupów na 5. piętro, ja myślałem, że pani powie, że był niewierny. Jak to było z Putinów z wiernością? No, rozwiedli się, sądzę, jak wyczytałam, głównie dlatego, że Ludmiła bardzo na ten rozwód nalegała, bo miała już dość plotek o jego związku z Kabajewą, a związku, który był oczywistym dla większości związanych z władzą, czy też bliskich władzy z ludziom. Ja z początku temu nie wierzyłam, bo jeszcze jedna kolejna plotka, ale zabity w 2015 roku Niemcow powiedział nam kiedyś na jakimś spotkaniu, że z tą Kabajewą to ona i to jest prawda, dlatego że myśmy badali listę pasażerów do Soczi, do tego wielkiego jego, wielkich jego pałaców w Soczi, nie tego Gelendżyku, tylko jeszcze poprzedniego, i na tej liście już była Kabajewa. Więc kiedy w 2008 roku jedna z gazet, no nie najważniejszych, napisała o związku Putina z Kabajewą, tę gazetę natychmiast zamknięto, ale od tego czasu ich związek stał się już, przedostał się do wiadomości publicznej. No i no, dziewczyna piękna, co tu dużo gadać, gimnastyczka wtedy najlepsza w świecie, mistrzyni gimnastyki, złota medalistka. Więc trudno się im dziwić. Wszyscy zawsze temu zaprzeczali, łącznie z samym Putinem i z nią. Tym niemniej no bardzo trudno zaprzeczyć już w tej chwili takim faktom jak to, że Kabajewa w 2019 roku rodziła dzieci w takiej i takiej klinice, której nazwy nie pamiętam w tej chwili, dlatego że całą tę klinikę na tydzień wcześniej i tydzień później zamknięto. Więc wiadomo, że ktoś specjalny tam się znajdował. I wtedy Kabajewa urodziła bliźniaki, dwóch chłopaków. Podobno
nie ręczę za to. Wcześniej urodziła się z tego związku także dziewczynka, więc wygląda na to, że Putin z Kabajewą ma troje dzieci. Z Ludmiłą ma dwie córki, jedna z 85, a druga z 86 roku, Maszę i Katię. Te dwie z tych dwóch. Tylko jeszcze. Tylko podpytam jeszcze o jedną ważną rzecz a propos Kabajewej. To znaczy, proszę mi powiedzieć, to różnica wieku jest kolosalna, prawda? Jak oni się poznali, to ona była takim trochę podlotkiem, bo na tych pierwszych zdjęciach to w ogóle prawie dziecko, prawda? Co ją pociągnęło w takim... No zaraz, chwileczkę. Ona musiała mieć dobre 20 parę, no tak. No pewnie, że różnica wieku jest duża, ale... Co ciągnęło? No, ją ciągnęła władza, a poza tym Putin wtedy, kiedy się z nią spotkał, to był jeszcze Putin wysportowany, rzeczywiście. To był Putin wyglądający dużo młodziej i on wtedy jeszcze miał takie normalne rysy męskie, bo dopiero w 2010 roku, kiedy on został premierem, a zastąpił go na Kremlu Miedwiediew, Putin zainteresował się pod wpływem Berlusconiego kosmetologią, medycyną kosmetyczną, no i zaczął te cuda z botoksami, ponieważ zapewne chcąc bardzo się spodobać swojej dużo młodszej partnerce, chciał bardzo być młody. No i poszedł w te botoksy, które zmieniły jego twarz w coś strasznego, a przedtem miał normalną męską twarz z niewielkimi zmarszczkami, męską twarz i męską sylwetkę. I on się mówi, a prezydent to, Boże drogi, mało się, a nasz prezydent to się też mało, niewielu kobietom podoba, też się podoba. Prezydenci się podobają. No tak. Dobrze, czyli władza ją przyciągała, natomiast plotka, prawda czy fałsz, media niektóre donoszą, że Kabajewa znowu w ciąży, czwarty raz z Putinem. Wierzy pani w to, że ona teraz... Nie powiadomiła mnie o tym. Czy to jest jakiś kompletny... Nie powiadomiła mnie o tym. Ostatnio miałam telefonu od niej. Okej. Putin podobno niezadowolony według tych doniesień, ale nie jest gotowy na kolejne dziecko, ale poważnie mówię. Ja nie bardzo w to wierzę. Sądzę, że jest to kolejna plotka, która ma potwierdzić, że Putin jest w dobrym stanie zdrowia, no i w ogóle, że wszystko jest w porządku. Myślę, że to jest, że to tędy droga. A po co jej byłoby to czwarte dziecko teraz, kiedy ona jest pod sankcjami, pod pręgierzem ogólnoświatowym, no ma te swoje miliony, dlatego że ona ma media holding ogromny i bo Putin bardzo dba o te swoje kochanki i o ich matki też. Taki dobry on jest. I przepraszam, pani Krystyno, mało tego. Ja wyczytałem, szykując się do dzisiejszego spotkania, że babcia Kabajewej została objęta sankcjami, bo ona też jest umoczona w tym wszystkim finansowo. One wszystkie, cała rodzina Kabajewej dostała ogromne nieruchomości, w każdym razie matka Kabajewej dostała ogromne nieruchomości w centrum Moskwy. Jakieś, nie będę wyszczególniać się, co to było. Wiem, że bardzo duże. A teraz dojdźmy do jego kolejnej córki i do sprawy, która wyszła dwa lata temu, do pani, która ma nazwisko Krivonogich i która nagle kochanki, z którą ma córkę. I tak jest. Ta nagle jakaś pani o tym nazwisku zostaje posiadaczką, właścicielką znowu jakichś wielkich nieruchomości w centrum Moskwy. I nie tylko. I to zaczyna interesować dziennikarzy śledczych z dwóch portali, jednego rosyjskiego, drugiego zagranicznego. Co to za kobieta, skąd? Ta pani, jak się okazuje, poznała się z Putinem, kiedy on pracował w merostwie w Petersburgu. Najpierw mówią, że ona była tam sprzątaczką, ale potem była studentką. No jedno nie wyklucza drugiego. Mogła być studentką, która w wolnym czasie sprząta, wszystko jedno. W każdym razie pojawia się ich córka, która w tej chwili ma prawie 20 lat, ta córka ma, niestety nie dysponuje zdjęciami i bardzo trudno ułowić jej zdjęcia w internecie, jest
raz widziałam i rzeczywiście nieprawdopodobnie podobna do Putina. I poddano badaniom krwi, poddano ich twarze i Putina i jej jakimś specjalnym przez kryminologów robionym ekspertyzą i stwierdzono, że są do siebie podobni w 72%. No więc wszystko wskazuje na to, że jest to nieślubna córka już dawno, dawno będąca na tym świecie, która także staje się osobą bardzo zamożną, ale jej matka przede wszystkim jest no i milionerką. To druga, a więcej grzechów nie pamiętam. Ale ten Siergiej Pugaczow, o którym już wspomniałam, były przyjaciel Putina, mówił, że ograniczmy się tylko do tych nazwisk, ale można by ich wymienić o wiele więcej. No tak, natomiast dwie sprawy. Pierwsza sprawa, Kabajewa która była na co dzień za granicą, wielu ludzi uważało, że być może jest trochę krytycznie nastawiona jako osoba mieszkająca za granicą i nieodcięta od prawdy na temat zbrodni rosyjskich w Buczy i w innych miejscach do tego, co robi Putin. Tymczasem przyjechała niedawno do Moskwy, wystąpiła na jakimś tam na swoją część zorganizowanych pokazach. Media rosyjskie wychwyciły, że była... Tak, suknia, no tu, ja wypisałem, że 2000 niecałe kosztowała, ale to są różne niebieska jakieś tam kwiatki, ale co to oznacza, że ona jednak pokazuje, jestem u boku Putina, wspieram jak go, to mimo zadaje sankcji, mi pan pytanie, na które odpowiedź jest prosta, przede wszystkim nie jest samobójczynią, więc co, ona ma stwierdzić, że nie popiera Władimira Putina, który potrafi skazać na, wyrzucić innych ludzi znanych z minuty na minutę z mieszkania, czy ona ma się pozbawić tych nieprawdopodobnych pieniędzy i swoje dzieci, czy ona ma wystawić się pod jego pręgierz, przecież to jest niemożliwe, nawet jeżeli by myślała inaczej, ale nie mamy żadnych dowodów na wybitne IQ pani Kabajewej, więc być może ona za kłamstwo bierze to, co widziała podczas pobytu w Szwajcarii niedawnego, podobno z dziećmi, a za prawdę bierze to, co przekazuje jej partner, najważniejszy, prawdopodobnie mąż, łącznie z jego całym systemem mediów. Dobrze, to ja chciałem zapytać o taką rzecz, bo mówi pani, że poleciała na forsę między innymi, że tutaj te wszystkie panie, dobrze, no, że zainteresowała ją ta strona materialna tego związku, że wszystkie te panie są świetnie wyposażone przez Putina, tymczasem służby prasowe Kremla swego czasu zapytane, jak właściwie wygląda majątek Putina, ogłosiły, małe mieszkanie w Petersburgu, dwa średniej klasy samochody, uwaga, z lat 50., garaż i przyczepa. To o co chodzi? Skąd on ma te miliony, jak tu się okazuje? Czyżby służby prasowe Kremla rozmijały się z prawdą? Dam panu przykład, bo mnie tak... Ja zwykle lubię operować nazwiskami, ale mogę powiedzieć inaczej, że na pytanie... No wiele, wiele lat temu. Dlaczego nie zostało otwarte przedstawicielstwo IKEA w Moskwie? Padła odpowiedź właściciela IKEA, tego, który już nie żyje, że suma 600 tysięcy dolarów za wizytę u Putina wydała mu się mocno przesadzoną. Więc od początku swoich... Jeszcze inaczej odpowiem. W 1990 roku Putin wraca z Drezna, biedny jak mysz kościelna, jego niemieccy koledzy dają mu na wyposażenie starą lodówkę, wraca z użytym samochodem, jest to rok 1990. A w 1992 on się pojawia w Austrii razem z małżonką, czego są dowody fotograficzne, i z jednym z burmistrzów miasteczek austriackich omawia kupno domu w Austrii. Do tego kupna nie doszło, ale ja w książce zamieszczam i numer tej gazety i zdjęcie z tej gazety
o tego burmistrza. To ja wam teraz coś powiem. Putin jest najuczciwszym człowiekiem na świecie. Putin nigdy nie wziął żadnej łapówki. To nie z powodu tego, że zamienił Gazprom na swoje własne przedsiębiorstwo. To nie dlatego stał się najbogatszym człowiekiem na świecie. I nie tylko. To nie dlatego, że Gazprom jest państwem w państwie, może rządzić Zachodem i dostawami ropy. I w ogóle wszystko, co związane jest z podejrzeniem Władimira Putina o jakiekolwiek finansowe machinacje, to fałsz totalny. Proszę Państwa, proszę w to nie wierzyć. I jeżeli Borys Bielizowski pojechał do Petersburga w roku, no w latach, kiedy Putin był zastępcą mera, i Borys Bielizowski, wtedy niezwykle bogaty człowiek, milioner, bardzo zbliżony do Kremla jelcynowskiego i do rodziny Jelcyna, i tenże Borys Bielizowski jedzie do Petersburga i chce założyć stację obsługi Mercedesa, ponieważ handluje Mercedesami. I idzie do zastępcy mera Władimira Putina i wraca zszokowany zupełnie, bo mówi: spotkałem człowieka, który nie bierze łapówek. A równocześnie z tego okresu wspomnienia wielu ówczesnych biznesmenów petersburskich, znajdujących się w tej chwili za granicą, którzy mówią, że poniżej kilku tysięcy dolarów wtedy, a w ważnych sprawach kilkudziesięciu, nie było co zbliżyć się do merostwa petersburskiego. I na przykład jednym z wielu oskarżeń związanych z merem ówczesnym i z wicemerem Putinem jest to, że mieli pieczę nad hazardem w całym Petersburgu i że aby dostać licencję na prowadzenie tych jednorękich bandytów i tak dalej, trzeba było co najmniej przyjść do pewnego pana, którego nazwiska zapomniałam, co najmniej ze 100 tysiącami dolarów. Więc oczywiście Putin nie cierpi pieniędzy i jest jak najbardziej, jest człowiekiem o niezwykłej skromności, do tego stopnia, że zupełnie mu niepotrzebne są deski sedesowe, pozłacane deski sedesowe w samolotach, a także co pokazał nam Nawalny w ostatnim filmie z Gelendżiku, szczotki klozetowe również w kolorze złota. To wszystko, proszę Państwa, absolutnie nieprawda, tak, i to jest. Nie tego Państwa. Wyjaśnię Państwu, skąd ta ironia nagła. Otóż tego Państwo nie widzicie, ale czterokrotnie dzisiaj zrywało nam połączenie z panią Krystyną i uznaliśmy, że być może jednak nie są to awarie techniczne, tylko zbyt krytykujemy Władimira Putina. W związku z tym teraz oczywiście musieliśmy go pochwalić, ale wiadomo, o co chodzi. Dobrze, ja tylko dodam do tego, że włoskie władze poinformowały, że konfiskując różne jachty, napotkały się na jacht o nazwie pięknie brzmiącej Scheherezada, warty 700 milionów, do którego żaden z oligarchów się nie przyznaje, tak? I jest teoria, że to jest jacht Putina. Myśli pani, że to możliwe? Według tego, co przeczytałam, to jest pewne, ale można było kiedyś, dawniej, obejrzeć wnętrze tego jachtu, no to się po prostu w głowie nie mieści. Co jeszcze jest potrzebne człowiekowi, który w potarganych portkach biegał w dzieciństwie i który nie dojadał, który był głodny, co jeszcze potrzebne jest dla rekompensaty kompleksów dzieciństwa? Jest to po prostu bardzo dobry materiał na dobry film lub na wspaniałą pracę doktorską na temat leczenia. Tak, dobrze, mówiliśmy o byłej żonie. Poza tym wszystkie 20 posiadłości, 20 pałaców różnych, 20 rezydencji, którymi on zarządza, to weźmy pod uwagę, że w tym oświadczeniu była szczero prawda.
dlatego że wszystko to należy do państwa. To budżet państwa rosyjskiego funduje jemu na przykład w Wołdaju kąpiele z krwi jeleni, z odmładzających krwi jeleni i z takich różnych innych dziwnych rzeczy, o którym w tym Wołdaju wiadomo, to wszystko funduje mu państwo rosyjskie. Więc rzeczywiście sam Putin nie ma w Rosji żadnego majątku, który mógłby wykazać. Taki majątek jest niewątpliwie na Zachodzie, ale nie pod jego nazwiskiem. Więc jeśli są takie podejrzenia, słuchy, że jest najbogatszym człowiekiem świata, ja mogę w to uwierzyć, ponieważ jest to jedyny człowiek, który ma cały majątek Rosji. Dobrze, to mówiliśmy o żonie, mówiliśmy o kochankach, mówiliśmy o nieślubnych dzieciach, a teraz dwie ślubne córki, te córki ze związku Ludmiły i Władimira, to są panie już obecnie dorosłe. Co ciekawe, jedna z nich, czy obie mieszkają za granicą? Nie. Mieszkała za granicą Masza, bardzo ładna, ładniejsza z nich, która to o tyle budzi moje zaufanie, że badając jej curriculum vitae ciągle widziałam, że ona stara się bardzo uczciwą być studentką, studiowała biologię jakąś tam specjalną i ona jest medykiem, ona jest lekarzem bardzo zaangażowanym w naukę o genetyce. Wszystko, co wyczytałam, jeśli chodzi o jej wiedzę, jest wiedzą pozytywną. Ona wyszła za mąż, za Holendra, poznanego na balu w Gazpromie i oni przez długie lata mieszkali w Holandii, ale zwinęli stamtąd manatki jednak i wrócili do Rosji. W tej chwili oczywiście nie wiem, gdzie są te dziewczyny, znaczy gdzie ona jest, gdzie jest Masza, Maria, dlatego że wszystko wskazuje na to, że ona jednak jest w Rosji. Jaki majątek im skonfiskowano? Skonfiskowano im jakieś nieruchomości w Holandii. Jeśli idzie o tym, ale ona ma do dyspozycji ogromny instytut genetyki, w którym jest także wiele instytutów zajmujących się odmładzaniem człowieka różnymi tam sposobami. Druga, Katia, bardziej, która jest właściwie faworytką Putina, bardzo do niego podobna, którą poznaliśmy dlatego, że jeden z dziennikarzy zobaczył, że wspaniała, że dziewczyna, która zdobywa medale w sportowym rock'n'rollu, to jest właśnie jego córka. I ten z tego sportowego rock'n'rollu ona wyszła na wiele, oczywiście z tym sportem zerwała, stała się również szefową instytutów naukowych różnych, którymi się zajmuje, a jeśli chodzi o jej życie prywatne, bardzo ciekawe. Najpierw wyszła, o tutaj takie będą powiązania, ona wyszła za mąż, za Kiryła Szołomowa, syna przyjaciela Putina z młodości, bardzo bliskiego przyjaciela, a ślub brali na Kamiennej Wyspie, czyli takim na wysepce w Petersburgu, przeznaczonej dla ludzi bardzo bogatych, w ośrodku, którym zawiadywała matka tej, ta Krivonogich właśnie, ta kochanka, była kochanka Putina. I Katia się już rozwiodła z tym Kiryłem, w związku z czym on stracił jakieś tam 2 miliony dolarów, bo ale co ciekawe, jest związana z Igorem Zełenskim, tylko nie mylić przypadkiem z jakąkolwiek rodziną ukraińską, nie jednemu psu Burek, nie jednemu Zełenski. I ten Igor Zełenski, z którym związana jest Katia i z którym ma córkę, czyli Putin ma wnuczkę kolejną, oni są nadal w Rosji na pewno. A ona jest bardzo, bardzo zamożną osobą, oczywiście też miliony tam wchodzą w rachubę i też zawiaduje instytutem naukowym. A ponieważ jest, nawet kiedyś nie tak dawno wyczytałam, że ona będzie pretendowała w następnych wyborach na
krzesło prezydenckie, co uważam za bzdurę. Tym niemniej takie słowa. Dynastia Putinów wówczas by była, ale zaczęliśmy od Putina i wróćmy do Putina na sam koniec. Kiedy słucham to, o czym pani mówi, o dzieciach, o wnukach, o tym, że Putin ma taką dużą rodzinę, te córki, które na pewno musi kochać. Jak pani myśli, jak taki przywódca, jak taki człowiek jak Putin, który rozpętał wojnę, wydawało mu się pewnie, że pójdzie jak z płatka, potrwa 3 dni, ale widzi teraz zniszczone miasta, zabite kobiety, dzieci, te straszne cierpienia, które spowodował. Myśli pani, że to w ogóle spływa po nim jak po kaczce, że go to nie rusza? Uważa, że to jest ponadto jest? Czy myśli pani, że gdzieś z tyłu głowy ten Putin może mówić, Boże, co ja zrobiłem? Giną takie dzieci, jak ja mam wnuczki. Czy to jest w ogóle... Rozumuje pan kategoriami normalnego człowieka. Powtarzam, Putin nie jest człowiekiem o normalnej psychice. Jeśli Putin potrafił w swojej wczesnej młodości skazywać na śmierć już jako tam mer Petersburga niewygodnych sobie ludzi, jeżeli lista osób przez niego skazanych na śmierć, tutaj już najbardziej znani, Politkowska, Litwinienko, Niemcow, a ja w mojej książce wyliczam takich kilkanaście, z 30 osób z nazwiskami i datami ich śmierci, a wiele z nich uzasadniam w książce, dlaczego są powiązane one z Putinem, to dlaczego pan rozumuje, że w jakikolwiek sposób on widzi inaczej Ukraińców, niż pan widzi, powiedzmy, mrówki, które niestety musi pan rozdeptać. Pan dla mrówki ma więcej współczucia niż Putin dla kogokolwiek, kto jest jego przeciwnikiem. On spokojnie zabije każdego i spokojnie patrzy na śmierć Ukraińców, a swoich on jest przekonany, że jego władza ochroni ich aż do końca jego dni. A jeżeli nastąpi koniec jego dni, to jego to nic więcej nie obchodzi. Naprawdę. Naprawdę. Pan powiedział, że on musi kochać dzieci. Naprawdę. Władimir Władimirowicz Putin kocha jedną, jedyną osobę na świecie, to jest Władimirowicza Putina. A reszta, no te jego dwie córki, on był dla nich zawsze bardzo dobry, dla tych oficjalnych córek, jak i dla dzieci z Kabajewą pojęcia nie mam, no bo skąd, ale widuje się z nimi dość rzadko, no bo on cały czas jest w tych bunkrach, cały czas jest pozamykany, oni nie mają do niego dostępu, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie i na pytanie o jakiekolwiek uczucia u Władimira Putina. No dobrze, to powiedziała pani, a to trochę tak, że po mnie choćby potop, to jak będzie wyglądał ten potop w przypadku Rosji? Co się stanie, jak Putina zabraknie? Rozpadnie się ta Rosja, czy przyjdzie po nim jakiś kolejny Putin? A po Putinie kolejny Putin, jeszcze jeden. Nie. Panie Piotrze, pański portal nazywa się Historia Realna, więc zamknijmy się w realiach. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. Mnie się wydaje, że wiele republik po upadku ewentualnym Putina zechce się wyzwolić do końca. I tak mnie się wydaje. Ale to wszystko są przypuszczania i zatrzymajmy się przy realiach i nie patrzmy na to, co będzie w przyszłości, tylko wierzącym polecam modlitwy o Ukraińców, o zwycięstwo Ukraińców, a nie wierzącym zaciskanie pięści i robienie wszystkiego, aby Ukraina jak najszybciej zwyciężyła i żeby się skończył ten koszmar potworny przez tego przedziwnego człowieka, potwora rozpętanego. Tak, ja pytałem o to tylko dlatego, że mówi się, że może przyjść Mikołaj Petruszew po nim, jacyś jeszcze więksi jastrzębie, jeszcze może być jeszcze gorzej, ale to oczywiście jest rzeczywiście wróżenie z fusów, więc zapytam na sam koniec, to jest kropka nad i, to jak historia zapamięta Putina, jak za 50 lat będą o nich pisać w podręcznikach, to co o nim napiszą? No jeżeli się znajdzie ktoś, kto będzie tak fałszował podręczniki jak Putin, który doprowadził do zawału serca znakomitego autora książki prawdziwie historycznej, dwie książki zamówił Jelcyn o historii, które podawały prawdę, choćby o II wojnie światowej. Tych Putin, jeden dostał zawału serca, drugi musiał bardzo się kryć. I jeżeli ktoś będzie tak zmieniał za 50 lat historię Rosji, jak w tej chwili zostaje ona zmieniona, Putin będzie wielkim człowiekiem. Jeżeli, w co bardzo wierzę,
jednak zmieni się ustrój w Rosji powoli, bo powoli, ale w ciągu 50 lat jest to jednak możliwe, jeżeli tam znowu wrócą zalążki demokracji, Putin będzie uważany za największego po okresie smuty tyrana i prezydenta, który doprowadził Rosję do ruiny. Doprowadził do ruiny ją we wszystkim poza militariami. Cała Rosja, jej biznes, jej wszystko, co świadczy o bogactwie narodu, jej wspaniała nauka i tak dalej, wszystko to zostało za Putina zupełnie zdeptane, wykończone i nie istnieje. Więc Putinowi tylko będzie można przypisywać walory militarne. To znaczy, że zmilitaryzował Rosję, doprowadził do kilku wojen, no i to by było na tyle. No tak, i armię też dodajmy zdemolował, bo armia rosyjska też ponosi olbrzymie straty. Drodzy Państwo, więcej w książce pani Krystyny Kurcza-Predlich Wowa, Wołodia, Władimir, bardzo Państwu polecam. To już jest nasze trzecie spotkanie z panią Krystyną w historii realnej i mam nadzieję, że nie ostatnie. Bardzo pani dziękuję. Ale będzie mnie pan tak długo męczył zawsze? Postaramy się następnym razem krócej, ale co ja mam na to poradzić, że pani tak ciekawy sposób opowiada, więc nie śmiem przerywać. Także jeszcze raz bardzo pani dziękuję. Ja dziękuję panu także i państwu również. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, dziękuję za obejrzenie tego programu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. I na koniec kciuk dla Zarysu za wysyłanie pomocy medycznej na Ukrainę, w czym staramy się pomagać. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.